Do pierwszego tak będzie, ha? Jestem trochę zmęczony. Nie przesadzaj. Jeśli nie będziesz... Jeżeli myślisz, że możesz to znieść, pójdźmy dzisiaj do Tartarusa. Nie pójdziemy, bo już doszliśmy na samą górę. Nie ma dzisiaj zagubionych? W tym... tym? To dziwne. Mamy mniej niż 2 tygodnie, żeby się przygotować, więc... jestem pewien, że następny cień będzie silniejszy od poprzedniego. I don't care. Idę spać. Zmarnowany tydzień wakacji. O Jezu Chryste. Tata. Szkoda, że moje staty nie zwiększają się. Syndrom apatii znowu się zwiększa, czyż nie? Wygląda na to, że ludzie się uspokoili na chwilę, mimo tego, że media cały czas po tym pieprzą. Ale będą naprawdę duże problemy, jeżeli tego nie zakończymy. Musimy pokonać ostatnie 6 cieni, zaczynając od tego, który będzie na następnym, podczas następnej pełni Księżyca. Jeżeli ilość zagubionych będzie dalej wzrastać, to miasto popadnie w chaos. Nawet nie chcę wyobrażać sobie, jak to może się zakończyć. Po prostu przesadzasz, nie? Ale być może i nie. Zapiszę. Save. Yes. No ja pierdzielę. Cholerny trening. Czemu muszę mieć życie? Ja nie chcę mieć życia. Tak, oh my god. Tak, nieważne. Znowu będzie pierdzielenie o Chopinie, czyż nie? O kurde. Ale to nic. Nic się nie stanie. Nie możemy pójść do Tartarusa. Aegis. Chciałbym, żebyś wiedział o mojej sile i słabości. Jestem słaba przeciwko elektryczności, ale niebywale silna przeciwko atakom kłutym. Yukari-san także jest słaba przeciwko elektryczności. Bardzo się zbytnio nie różnimy. Nieważne. Fuck y'all, idę spać. Jestem zmęczony po treningu i nie chcę słuchać waszego paplania. O nie, pedofil! Zapomniałem o nim. Co się dzieje? What's going on? There's a shadow in the city. Yamagishi found it by chance. O Jezu. The moon isn't full yet. Actually, it seems to be just a normal shadow. Normalny cień. However, it is outside of Tartarus. It's near Naganaki Shrine. Wiem chyba, co będzie teraz. I'm sure he can handle it alone. But let's get ready just in case. Oczywiście. Pip, pip, pip. Yes, this is Fuka. I'm here. Sorry, but I think you guys better come right away. Kurde, pić mi się chce, a moje picie jest tam daleko. Chwila, ZW. A ty co, Reksiu? Uspokój się. No. Uspokój się. O, jak się przeciągać umie. Tylko pić sobie chciałem wziąć. Reksiu! Kurde. No, chodź, podrapię trochę. O! Tak sierściuchy się sypią, jak śnieg pada! No. Taki fajny piesiek. No, dobra. O, kurde. Let's go, motherfucker! What's wrong? Is it a powerful one? No, the shadow's been defeated. In fact, it was already defeated when I got here. No to póki go grzyba ta cała... The little fella's been injured. I wanna save him if we can. Wiem! Wiem, wiem!
Who's he talking about? Beats me. Wiem o co chodzi, wiem o co chodzi. Oh my god, oh my god. Nagagaki Shrine. Biały pies leży na jego boku. Pokryty krwią. No fucking way! Koro-chan! Are you okay, Koro-chan? You know this dog? Yeah, everyone around here does. We have to help him. Pewnie, że tak. We must stop the bleeding. Man, he's one tough. Yukari, użyj diorama! Czy diara, czy tam coś. O! Wait, does that mean that this dog's a persona user? He says, this is a place of peace, so I protected it. There are flowers over there. Tam jest bukiet kwiatów leżący obok wejścia. Those flowers. They must be for the priest who died in the accident. I by the way, tak, on może używać person i by the way, zobaczymy co będzie później. So, he really was guarding this place. I guess. Don't tell me you can translate dog language too. O, to tak bardzo by mi się przydało, bo chciałbym wiedzieć co Rexio sobie mówi. Canines do not have their own language. However, speech is not the only means of communication. No. This fella really is a rare breed. Confirmed. He's not the only one. All right. Let's report to the chairman so we can conclude this mission. As for Misia. It may be midnight, but I believe I can arrange for one. Good job, boy. You're one amazing dog. Ale jest mroczna godzina. Hał, hał. Tak, tak, specjalny trening. W sumie to przypomniało mi pewną historię. Jak Aegis... Great hit, Maciek-kun. You can do it. Dziękuję. Ten. Hi, how was your day? No, było całkiem okej. Dobra, dobra. Więc tak, to było mniej więcej tak, że kiedy byłem mały, to moja mama i babcia powiedzieli mi o takiej legendzie, że z nocy, o północy, z 24 na 25 grudnia będzie można rozmawiać ze zwierzętami. Ja miałem wtedy ze 3-4 lata, może nieco więcej, ale wiem na pewno, że jeszcze do szkoły nie chodziłem. I mieliśmy taką wredną kotkę. Jestem pewien, że już kiedyś o niej mówiłem, ale no, strasznie mnie kurde nienawidziła ta wredota. I właśnie 24 grudnia pomyślałem sobie, że hej, ja sobie tam poczekam do północy i ją zapytam, dlaczego ona taka okropna jest, nie? No i wyszło na to, że taki był mój plan i chciałem, żeby się ziścił, no nie? A wiecie, jak zwykle jest się małym, to śpi się gdzieś tak 8, 9, coś takiego, tak więc no, zostanie do północy to nie było wcale taka łatwa sprawa. I tak, i to powiem tą resztę historii z perspektywy mojej mamy, bo ona to pamięta do dziś i cały czas mi to wypomina. I tak, 9, oglądamy jakiś film, wszystko w porządku, ja tam sobie siedzę i oglądam, no nie, jest okej. 10, dalej robię swoje. 11, dalej siedzę i nie chcę zasypiać. W 11:30, dalej siedzę. 15 minut przed północą, dalej siedzę. I moja mama sobie myśli, o rety, ten to ma dopiero kondycję, czy coś takiego. Ale kurde, no bo wiecie, tam magia świąt, magia dziecięcej niewinności i tak dalej. Ale niestety czar prysł, ponieważ 10 minut przed północą już spałem. Następnego dnia byłem wkurwiony, mimo tego, że to były święta. No ale te prezenty dostałem, no, 24, nie? Ale o, ja pierdzielę. Tak bardzo chciałem pogadać z tą kotką, ale mi niestety nie wyszło.
jedyne co moja mama pomyślała, jak zobaczyła, że śpię wtedy i na godzinę, to uff, stres minął. O, tak to jest. Ale muszę przyznać, że byłem wytrwały. No. Ta, idę do łóżka wcześniej. Znowu o, teraz pedofil przyjdzie. A. Twój pokój. Ach, no właśnie. Good evening. Cześć. It's becoming quite lively around you. So, how are you getting along with the others? Jest całkiem okej. Nieźle. I'm glad to hear that. It is one week until the next full moon. Nie zauważyłem, ten w prawym górnym rogu, ten next 7 i ten ta faza księżyca, nigdy bym w życiu się nie domyślił. Are you prepared? To be honest, tak raczej. I'm not too worried about you. Okay. You should still remain cautious. Wiem. I'll come to see you again. Proszę, nie rób tego, chyba że chcesz, żeby nasz social link się zwiększył, to zawsze możesz to zrobić. Zniknął. I dobrze, nie będzie mnie tu straszył. Tak, tak. Specjalny trening kendo. Ta. O kurde. You got a clean hit. Your confidence is soaring. Ta. Ech. Hej. Czy rozejrzałeś się ostatnio? Zagubieni są... Nie mogę się rozejrzeć, ponieważ kurde cały czas automatycznie chodzę do szkoły. Moi przyjaciele się boją, kiedy ich widzą. Ludzie nie czują się nawet bezpiecznie chodząc po mieście. Musimy coś z tym zrobić. Robimy cały czas. O, cześć. Jesus się z okularami. Słyszałem, że ten dog, że ten pies może używać persony. Studiował tą możliwość przez długi czas, ale nigdy nie myślałem, że to jest prawdą. No po prostu, czy możesz to wyobrazić? Pies używający persony. Pies! Ja jestem petrified. O! Przeczytałeś moją myśl. Nie wiedziałem, że byłeś taki zabawny, że jesteś taki zabawny. Kurde, pewnie! Ja mam, kurde, kanał na YouTubie i ludzie mówią niby, że jestem zabawny, ale szczerze mówiąc, sam nie wiem. Ale hej, skoro ludzie tak mówią, to chyba to musi być w tym odrobina prawdy, tak mi się wydaje. Fuck y'all, idę spać! Go to sleep! O. A kurde, to tylko miesiąc wakacji jest, no ja pierdzielę. Muszę naprawdę się popracować nad Mają. Stay focused! Turniej jest jutro. Dajesz siebie, dobrze ci idzie, Maciek Kundel. Jesteś najlepszy. Będę na ciebie, no, będę ci kibicować, do widzenia. Nie, good luck, powodzenia, nie do widzenia. Where have you been? W szkole! Na wakacje. Słyszałem, że będziesz jutro występował w turnieju, więc lepiej, żebyś wygrał. Uważaj na Mamoru. Jest całkiem ciężki. Hej, słyszałem to imię wcześniej. Jest bardzo sławny, wiesz? Widziałem go w magazynach sportowych. Chłopie, ludzie jak oni są nie... są... szaleni. Twoja dupa zostanie podana na tacy, więc po co niby, no, się męczyć. Cóż, myślę, że pełnia księżyca zaraz będzie i jedyne co o czym myślisz, to trening. No. Let's go! Ach! Ach! Idę spać. Okej. Dzisiaj jest turniej. Lepiej, żebyś poszedł, ale... A co jeżeli bym nie chciał iść? I chciał popracować nad moimi social linkami, bo to kurde tydzień zmarnowany. Ta. We pledge the complete fairy and uphold the ideas of good sportsmanship.
Dobra. Wszyscy kibicują, wrzeszczą, za niedługo będzie twoja kolej. Hej, zaraz ty będziesz, Maciek. Jesteś gotów? Jestem trochę zdenerwowany. Tak, jest pewnie. Tak myślałem, że będzie. Ale nie martw się, chłopie, wszyscy tak mają na początku. Daj mi, pozwól, że dam ci pewne wskazówki, skoro to jest twój pierwszy raz. Daj z siebie wszystko! To musisz, jeżeli chcesz wygrać, to musisz, no, zrób dać z siebie wszystko. Nie poddawaj się strachu. Dobra, chłopie, idź! Machasz tym przeszczepem całą swoją siłą. O, jest dobry, dawaj z siebie wszystko, Maciek Kundel. O, chłop jest bardzo dobry, idź. Twoje ciało jest lekkie jak piórko, ponieważ pracowałeś tak ciężko podczas wakacji. Twoja kolej się skończyła i w sumie to byłoby fajnie, gdyby z tego była jakaś minigierka, a nie tylko cutscenka. Maciek Kun, udało ci się! Byłeś świetny! Wygląda na to, że twoja ciężka praca się opłaciła, ale... szkoda, że on znowu wygrał. Mówią, że Hayase rozwala ich przeciwników. Myślałem, że ludzie po prostu przesadzają, ale... ole, ale cholera, on jest naprawdę chory. Na pewno przydałby się ktoś taki jak on w naszej drużynie. A ja to co?! Moje niebieskie włosy nie są wystarczające? Arg. Następnym razem nie przegramy. Hej, czy to nie on? Hej, co tam? Ach, chłopie, byłeś bardzo szybki. Ćwiczyłem. Tak, to widać. Hej, myślałem coś. Może byśmy mogli spędzić ze sobą czas? Pewnie. Fajnie. Wciąż potrzebujesz pracować nad twoją techniką, ale jeżeli będziesz robił tak dalej, to pójdzie ci naprawdę świetnie. Myślę, że naprawdę byś mi pomógł, żeby mnie popchnąć na moje limity. Zwykle jem w strip malu i łatodaj po szkole. Zatrzymaj się tam, jeżeli będziesz chciał. Ja jestem Mamoru, miło cię spotkać. Na razie. No i tak, to jest tak jakby social link, no nie? Ale nie wiem, czy będzie mi się chciało go robić, ponieważ... no, potrzebujemy tam... chyba... odwagi, czy czegoś tam na jakimś poziomie, ale tak jak powiedziałem, ja nie chcę specjalnie... moich statów ładować tylko po to, żeby się komuś przypodobać. Wow, Maciek Kundel! Naprawdę musiałeś wywrzeć na nim dobre wrażenie. Chymp. Jeżeli znowu go zobaczysz, powiedz mu to. Następnym razem skopię mu dupę! Uspokój się, Kaz. To mi przypomina, ten koleś Nimura jest z Sanhai. No wiesz, rywal Mamoru nie pokazał się. Tak, słyszałem, że koleś z Sanhai... słyszałem od ludzi z Sanhai, że nie mogli się z nim skontaktować. Nie znaleźli go w jego domu. Więc zaginął. Uciekł czy uciekł z domu? Być może uciekł, bo przestraszył się, że będzie... walczył z Mamoru. O, czekaj, to nie przez ten syndrom apatii? Nie mam pojęcia, mam nadzieję, że wkrótce się pokaże. Jest naprawdę świetnym kolesiem. Tak czy inaczej, nie powinniśmy poddawać się depresji. Nasza szkoła dała z siebie wszystko i poszło nam dobrze. Dobra robota, Maciek Kundel. Wyjdźmy stąd. Hell yeah. I co, i tydzień tylko po to. Hej. Słyszałem od Akihiko, że dobrze ci poszło na turnieju. Szkoda, że nie mogłem wygrać. To jest całkiem... no... impressive. Kurde! Mam słowa, muszę... impressive. Wiem, co to jest, ale imponujące, no właśnie. To jest całkiem imponujące, zważając na to, że... także musiałeś zająć się cieniami. O kurde, co się dzieje znowu z klatkami? No świetnie, Maciek Kun. Nie tak jak ktoś, kogo znam, który nic nie robi w swoim życiu. Bla, bla, bla i znowu się zaczyna. Tak czy inaczej mamy ważniejsze rzeczy do zmartwienia. Za niedługo będzie pełnia księżyca, nie?
Tak, tak, następny wtorek, 6. Przygotujcie się. Bądźcie pewni, że będziecie gotowi. Fuck Yoli, idę spać! Poza tym nie powinniście trochę po cichu gadać z tym, bo w końcu Ken i tak dalej. Czy nareszcie będę mógł zająć się moimi social linkami? Tak. Nie! 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 Fuck! Dwoje! O! No ja pierdolę. No i kolejny dzień zmarnowany. Czy będę mógł w końcu do chuja pana? Ach. No bo tak, jak teraz usiądę przy biurku. Ta Maja chce z nami pograć. Ech. No bo ten, to zajmuje cały dzień i... No. To cały dzień zajmuje. I nie jestem pewien, czy... Jak ten, czy jak, wiecie, pogadamy z Mają, czy będziemy mogli też dzisiaj do Tartarusa pójść? Nie jestem pewien, więc nie będę ryzykował. Ach. W takim razie, co zostało mi do roboty? Przez jakieś 10 minut będę się wydurniał, nie? Czuję się świetnie, idealny moment na Tartarusa. Okej. Okay. Mitsuru, Akihiko i Aigis będą w moich... Nie, Junpei! Junpei, Aigis i Mitsuru w takim razie będą w mojej drużynie. Tak mi się wydaje. Akihiko będzie... podczas bossa. Yukari niech odpocznie, ona ma 30 level. Ta potrzebuje tych leveli. Pójdźmy do Velvet's Roomu. Heja, bye. Mam nadzieję, że będziemy mogli dzisiaj pójść. O, zombie. Masz bardzo ciekawy dialog. Okej, okay, chodźmy stąd. Albo z drugiej strony mogę też z tymi. Z przyszłą killerką mogę pogadać. O, siema, idealnie. Hi. Czy myślisz, że pasiasta koszula jest okej? Okay? Czy z pasiastą koszulą wszystko jest w porządku, bo to jest osoba, nie? Powiedział, że będzie przychodził tylko w sobotę, ale nie mogę przyjść tego dnia. Chcę z nim też się pobawić, ale dzisiaj pobawię się z tobą. W zabijanie i morderstwo. Ta, let's go. A co powinniśmy zrobić? Hell yeah! Przynajmniej ten dzień nie będzie zmarnowany. Czy wiesz, że tamtego dnia były moje urodziny? Przynajmniej mama i tata nie zapomnieli o moich urodzinach tym razem. Pamiętali. Nikt nie mógłby cię zapomnieć. Oczywiście, że nie. Nie jedliśmy jako rodzina. Nie jedliśmy niczego razem jako rodzina od jakiegoś czasu. Jedliśmy obiad ze sobą każdej nocy. Jak to może być, że mama i tata się ze sobą już nie dogadują? Majko jest zaabsorbowana w myślach. Wiem, po prostu zapytam ich, dlaczego chcą się ten rozstać. Jeżeli będę mogła się pozbyć powodu, wszystko będzie dobrze, nie? No to niestety nie jest takie łatwe. Zrobię wszystko, co w mojej mocy, żeby moi rodzice znowu byli razem. Ty też dasz się... Czy też mi pomożesz, czy nie? Oczywiście. Zawsze mogę spróbować, chociaż tak jak powiedziałem, to nie jest proste. Czwarty rank. Zajebiście. Ale i tak, moim priorytetem będzie teraz Maja. Alright, zapytam ich. Wtedy będziemy mogli pobawić się kiedy indziej. Dobra, jest. Oki. Hi, how was your day? No, był całkiem owocny, przynajmniej z social linka zdobyłem jednego. Wiem, będzie pełnia księżyca. Cienie też przyjdą nam w pierdziel dać. Proszę, bądź gotowy, oczywiście. Zobaczmy. Jak mogę ci pomóc? Check everyone's status.
Okej. Don. Hem. Zobaczmy, jak się miewa nasza drużyna. Myślę, że powinniśmy parę leveli zdobyć, tak mi się wydaje. Ale nie będzie wcale tak trudno, ponieważ wszyscy i tak padają bardzo szybko. Muszę, kurde, nad moją odwagą popracować, przynajmniej żeby było na czwartym levelu. Ponieważ ja nie jestem tchórzliwy, ja jestem odważny. Może właśnie powinienem był, zamiast chodzić spać, chodzić do Game Panic i tam farmić moją odwagę. Okej. Pójdźmy do Tartarusa, zróbmy teama i po prostu zapiszę i będę kończył tą sesję. Niestety. Właśnie, jak wszyscy się mają. Nawet nie spojrzałem. Dobrze. Dobra. Ja tylko świetnie się czuję, bo jestem najmądrzejszy. Idźmy dziś do Tartarusa. No. Przy okazji jeszcze pogadam z Elizabeth, niech mi powie mniej więcej na jakich piętrach oni są. Zapiszę grę i w sumie nawet teraz przejdę przez tego Tartarusa, no bo czemu nie? Tak więc, Mitsuru, idziesz do mojej drużyny. Aegis, idziesz do mojej drużyny. I Junpei. Okej. Save. Czemu zapisuję teraz? Nieważne. Save. Tutaj. I kadaj. Wyczuwam kogoś. 68 i 73 piętro. W sumie to pójdę od samego dołu tego bloka i po samą górę będę wchodził i ewentualnie się na nich ich spotkam. Tak, system, quest. To się zrobi. To też powinienem zrobić. Balm of Life razy jeden. Kurde, to też mogłem zrobić podczas kiedy jeszcze w szkole byłem. No trudno. No więc, teraz zapiszę. Save. Tak jest, okej, no dobra. Godzina 54 minuty nagrywania. No, nie będzie czterech części dokładnie po pół godziny, ale jakoś się ogarnie. No więc, ja teraz pójdę trochę do Tartarusa. Zostały nam trzy dni do następnego bossa. I no, będzie się kurde działo, ponieważ mamy nowego członka drużyny. Niestety nowego członka drużyny pokażę wam dopiero podczas walki z bossem, ponieważ tych sesji tartarusowych, gdzie ratuję ludzi, po prostu nie chcę nagrywać, bo to co za dużo, to niezdrowo. Wystarczy, że kurde normalne włażenie po Tartarusie jest nagrywane cały czas, no nie? Tak więc, no. Mam nadzieję, że dobrze się bawiliście, że wam się podobało. Jakby co, to tak jak wcześniej, jeżeli dostanę jakiś przedmiot warty uwagi, to wam powiem, że dostałem przedmiot warty uwagi. I no, że ogólnie przedmioty warte uwagi dostałem i takie sprawy, żebyście wiedzieli mniej więcej też co takiego mam. No i myślę, że czas już kończyć. Tak więc widzimy się następnym razem, to chyba 54. część Persony 3. Ja pierdzielę, nuzloki wymiękają i to jeszcze nawet nie jest połowa gry. Więc cześć wszystkim!